Zaczynamy już 7. Królewski Koncert w Dniu Kobiet tu w pięknej sali balowej Zamku Królewskiego. Organizatorem tych koncertów jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Zamek Królewski zobowiązuje do odpowiedniego poziomu artystycznego. Sala balowa do dobrej zabawy. Wychodzimy wszyscy z tego koncertu z bardzo pozytywną, dobrą energią, którą otrzymałyśmy w Dniu Kobiet od wspaniałych wokalistów, wspaniałych solistów. 8 marca to ważny punkt w repertuarze Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Możemy zapraszać absolutnie niesamowitych artystów, śpiewaków, którzy występują na największych scenach świata, ale również wokalistów rozrywkowych. I to łączenie światów tego dnia myślę, że jest absolutnie pięknym prezentem dla pań, także wszystkim paniom wszystkiego, co najlepsze w tym pięknym dniu. Koncert ten był naprawdę na najwyższym poziomie, a atmosfera była bardzo gorąca. Wszyscy wychodzą z uśmiechem niesamowitym. No to 7 raz już, proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego, również paniom, przede wszystkim dzisiaj. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Jestem tutaj już 7 raz i mam nadzieję, że uda mi się uczestniczyć w następnych. Także już wszystkich dzisiaj zapraszam na 8. koncert, który odbędzie się w przyszłym roku, oczywiście 8 marca. Ja chciałem powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem dzisiejszego koncertu i tej fantastycznej publiczności, szczególnie pań, które przybyły dzisiaj i pięknie na przykład zaśpiewały ze mną duet. Publiczność była fenomenalna, dołączyła i pomogła nam w naszym bisie i w naszym finowym utworze Trio Brunetki Blondynki. Sama przyjemność. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim wykonawcom i do zobaczenia następnym razem. Takie koncerty wznoszą, one są potrzebne i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej i do zobaczenia za rok. Bardzo dziękuję i artystom i dziękuję również zespołowi Mazowieckiego Teatru Muzycznego, bo ich nie było widać na scenie, ale bez nich ten koncert nie byłby tak wyjątkowy. Jestem przekonana, że za rok ponownie Was zaskoczymy tutaj w Zamku Królewskim w sali balowej 8 marca. Brunetki, blondynki i rude też dziewczynki.